teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank Size Matters. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, myk. Jesteśmy na Metalis jako Clank. Chwila, muszę coś sprawdzić. Bo miałem kogoś pozdrowić, tylko teraz nie pamiętam. Niku, oczywiście przed dosłownym nagraniem jeszcze pamiętałem. Więc chwila, moment, tak szybko. A propos mojego pytania w poprzednim odcinku, czyli że glitcha, żeby się dostać do sekcji Ratcheta Clankiem, napisał to Cracker. Więc Cracker, pozdrawiam cię. I dzięki niemu się dowiedziałem, jak to zrobić. Znaczy, no, w pewnym sensie już to wiedziałem, jak zrobić, ale po prostu dzięki niemu sobie przypomniałem. Więc spróbuję to zrobić. Nie powiem, że uda mi się to za pierwszym razem, ale spróbuję to zrobić tak, żeby to było za pierwszym razem. Jak się nie uda, to trudno. A jak się uda, to będzie fajnie. To jest glitch dosyć taki niepewny. Dość. Dobra, that should do it. Dupka, Jasiu. Dobra, jeszcze raz. Tylko te dwie próby. Zaraz pewnie się okaże, że połowę odcinka poświęcę na to. Ale nie. Dobra. Dobła. Clank, nie zawierz mnie, no chociaż raz. No i popa, nie udaje mi się. No dobra, to po prostu zbaktrakujemy. Musimy iść tutaj. Jako już włączę sobie Audacity, znaczy włączę. Pokażę sobie Audacity. Żebym później się nie bał. I musimy aktywować. A wiecie dobrze, co to jest? To jest Giant Clank przywrócony z dwójki. Znaczy w trójce był. Ale co z tego? Dobra. Pyk, pyk i pyk. No i lecimy. Skanlinesy się pokazały. Dobra. I misja Clanka, którą osobiście nie lubię. Nie lubię ich po prostu, nie wiem czemu. Może dlatego, że nie mogę ich w żaden sposób przyspieszyć. Po prostu, no, tu mogę tylko czekać na skończenie się jej. Więc tak, ta misja to jest istne Space Invaders w 3D. Po prostu musicie zadbać o to, żebyście nie zginęli. I na końcu jest boss. To jest inne właściwie. I to tutaj to jest pasek. No, amunicja nasza, rakiety, bo normalne strzały mamy ich nieskończoność. Jeżeli chodzi o rakiety, mamy jej skończoną ilość. Na czym polegają rakiety, pewnie się spytacie, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, co z nimi jest grane. Otóż rakiety to jest praktycznie masywny damage na wszystko. I normalnie przeciwnicy giną na kontakt z tą rakietą na hit po prostu. Jeżeli chodzi o bossów, jest to bardzo przydatne, ponieważ więcej bardzo dużo obrażenia zadają te rakiety. Jeżeli chodzi o te śmieszne kolorki, które tutaj latają, one pełnią dwie role. Jako
nanotech i leczą po prostu naszego gigantycznego klanka, jak widzicie. Już wiele razy spadło mi ze setki zdrowia i przez te światełka magiczne uzdrowiłem się. Formy punktów, bo jak widzicie po prawej stronie od tu, o tu nade mną, jest liczba tego, ile przeciwników zrąbaliśmy, zniszczyliśmy, ale to nie do końca jest przez te światełka spowodowane. I jako też rolę śrubek poniekąd robią. Więc teoretycznie śrubki leczą Giant Quark. Klanka, nie Quarka. I tak, i to był boss. Załatwiam was, bo wy jesteście niefajni. Die. Prepare to die. Nie mogę po prostu. Nie mogę. Nie lubię strasznie tych autobusów. Jak po raz pierwszy dostałem tą grę, albo tę grę, zależy, nie wiem, to ja porównywałem te pojazdy do autobusów. Tak dla mojej łatwości, nie wiem czemu. To jeszcze było zanim w ogóle wiedziałem, co to chyba YouTube. Ale tego nie jestem pewien. Nie, zmarnowałem! Jestem debilem! Jestem debilem. Ale to ja wiem od nie tak dawno. Znaczy od nie... Źle. Ale to już wiemy nie... Nie od dziś, o. Tak powinienem powiedzieć. Dobra, mamy 6 na 20. I jak długo gram w tą grę i jak wiele razy ją przechodziłem, nigdy mi się nie udało zebrać wszystkich 20 tych rakiet. By mnie trochę chyba twórcy przesadzili. Od razu te 20 dawać, bo nigdy mi się osobiście nie udało. Pokonywałem każdego przeciwnika. Nie udało mi się. Więc nie wiem, czy to ja coś robię źle, czy może ta gra ma taki zawyżony wynik, że jakby ktoś komuś się zdołało to zdobyć, to fajnie, a jak nie, to nie fajnie. Pium. Chyba. Tyk. 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 No i większość też właśnie takie sceny są nudne kompletnie. Jakby cały czas byli przeciwnicy, to nie miał nic do tego. Tak to. No i dobra. Właśnie po to mi są rakiety, żeby teraz zrobić jeden wielki rozmiażdżak. Więc to jest rozmiażdżak, ale chciałem sobie tak powiedzieć. Don't judge me. No i wszystko polega na tym, że on co parę chwil wypuszcza statki kosmiczne. No i my te statki musimy nawalać. Of course. Do it! Heck yeah. No i co zebraliśmy? Electroshock Gloves. Okej. Okay. Przeszliśmy. Jestem dumny z siebie. A teraz poproszę koniec poziomu. Dziękuję. No i dobra. Gdzieś lecimy. Ale gdzie? O, to jest pytanie. Na tym wieczór. Fajne jest to, że moje PSP w... Umie. Po prostu ładuje w tylko jedno to przejście, a nawet zero. You're going to need a bigger scalpel, doctor. Oh, there, big guy, we're just getting started. Now, if you don't like the sight of blood, you might want to close your eyes. It is okay, Ratchet. You can come in. It is safe inside this door. No i teraz jesteśmy w jakimś porąbanym śnie Ratcheta.
Nie wiem czemu, nie pytajcie się mnie, ale tak jest. Swoją drogą, chciałem zobaczyć, jak to z tym armorem wygląda. Nie. A nie, bo to chyba co? O kurde. No, Electroshock Armor. On nam trochę daje, pozostanę z tym, bo dostaję fajnego boosta na podpalanie. Tu też możemy pływać, ale tego nie będę robił, bo mnie zjedzą. A no i tu nic. Nagle to się takie malutkie staje. Elo 320. Co tu ja mam? Na V2. To. I AC Bomb. To jest chyba AC. No i kolejni przeciwnicy, którzy... na których działa kwas, a nie powinien w ogóle. Znaczy, bądź to są roboty, to na nich to dopiero kwas powinien działać, ale no... You get the point. Ale nie jak ten kwas leży na ziemi. To na pewno nie powinien na nich działać. No chyba, że ja nie wiem, jak działa fizyka. Znaczy, no fakt, no z fizyki jakiś tam prymus nie byłem, no ale... No ale nie, żebym też był kompletnym idiotą z niej. Idiotą to jestem ogólnie. Pyk. Czy się podpala? Nie, nie podpala się. Kurde. Tak by fajnie było. Bo wiem, że może się chyba zatruć roślina. Ale tego już sobie nie przypominam dokładniej. Uważajcie na te oczy. Jeżeli zejdziecie z tej platformy, jesteście martwi, jeżeli wejdziecie w ten promień. To jest taki insta-kill. Da się go ominąć, ale nie warto, to jest zachodu nawet. Wystarczy po prostu nie wleźć w niego. Dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra, więc skoro już jesteśmy, to tego tu damy. I tego tu damy. Hello. Hello. No nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Tutaj. Czy mi się uda? Tak. No. Wiesz, może mniej więcej się udało. Okej. To w sumie mogę już użyć. Ich. Whatever. Oni strzelają? Tak, strzelają. Lel. Ale fajnie. Tą Quarka chyba zabili. Tam tak, jeden się odłączył. Nic tego dobrego. Tak, Quarka zabili. Bo głównymi przeciwnikami są właśnie te... jak to się nazywa? Strzykawki? No tak, to strzykawki i kwarkowie, kwarcy, whatever. Zdobyliśmy w każdym razie kolejną tytanową śrubę. Jest fajnie. Teraz musimy skakać po parasolach, kurde. Bo jesteśmy fajni. Pyk, pyk. Dziękuję. Zdążę chyba. Chyba na pewno. A, zdążyłem. Wii, ślady. Doktor Nefarious. To są w ogóle odnośniki do innych gier. Zresztą to jest na przykład niechłonica. Tu jest Drake na przykład. Tam gdzieś latał Plumber. Elo. W tym świecie nie będę raczej 100% gadżet botów, ponieważ jak widzicie, one są praktycznie bezużyteczne w tym świecie. Więc będę po prostu AC Bomb Blue. Umieraj. Umieraj. Luna. Tak od razu wiedziałem, że tutaj trzeba będzie stać, żeby nie było. No już, no przykro mi, ale ja już za dużo razy tą grę przechodziłem, żeby nie wiedzieć gdzie co i jak. Ta gra jest zbyt przewidywalna jak dla mnie. Okej.
No i tu się zaczyny schody. Tutaj to była pierwsza sekcja, przez którą odpuściłem sobie granie w tą grę na jakiś czas. Dobra. Continue pond. Ratchet! Come on, Ratchet, wake up! You must wake up. There is still so much to do. I knew something was odd about that Luna girl. This is all my fault. No nie, jest twoja wina, Clank. Tak swoją drogą, jest możliwość, żeby pominąć ten przewodnik filmowy. Otóż jego trigger jest gdzieś tutaj. No, gdzieś tutaj. Tylko powiedzmy, że ta platforma to jest jeden wielki trigger. To jest po prostu, żebyście skoczyli. Zademonstruję to. Tak, o! I pyk. I omijać to. Uwierzcie mi, to jest bardzo, ale to bardzo użyteczne do speedruna. Dobra. Tu coś jest fajnego. Aha. Nie, tu nic nie ma fajnego. Tu? A tu jest śrub. Myk, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie, kurde, zapomniałem, że Clanka nie ma. Hello. Specjalnie dla was nie będę rozbijał tego lustra. No i po prostu bez powodu zostałem. Więc jak widzicie, to lustro działa dziwnie, ponieważ ani nie odbija naszego stroju, ani nie odbija no efektów. Jestem ciekaw, co by się stało, gdyby było, aha, no właśnie. Jeszcze kiedy odwrócimy kamerę, to lustro znika. Nagle się pojawia, znika. A kiedy je rozbijemy, możemy podziwiać takie efekty. Dobra. Pyk. To przedstawia bodajże Pakitaro, nie Kapitaro. Ojejne. Kapitaru. Hej, kapitalisty. O czym ja myślałem? O czym ja gadam? Nie mam pojęcia. W ogóle ten efekt jest strasznie denerwujący jak dla mnie. Dobrze, że gram trochę na większym ekranie. To trochę mi to ułatwia sprawę. Nie, niezbytnio dużo, ale... ale no, lepsze to niż nic. Dobra. Elo. Tu jest jeszcze jedna droga, znaczy jedna droga. Oj, nie dolecę. Tak, to cały czas zostaje. Jakby co. Kurde. Bo to trzeba bardzo, ale to bardzo szybko zaskoczyć z tego. Raczej wskoczyć na to i raczej się najpierw trzeba zabić kwarka. To jest pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić. No a później trzeba tu wskoczyć, co nie jest najtrudniejszą rzeczą. Otóż tu jest pewien softlock. Otóż możecie wejść tutaj i już praktycznie nie wyjdziecie. Tylko... okej. Jak tu już wejdziecie, to nie możecie wyjść, więc nie pokażę tego, ale... I teraz rozbiję to, ale tylko żeby pokazać wam, co się stanie. Otóż wychodzą... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem chyba. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Upgrade. W ogóle jak one są spłaszczone, to jest fajne. Tu mam naszą konsolę VG9000, którego jej nie możemy rozwalić. To jest ogólnie mieszkanie Ratcheta i Clanka, jakby ktoś mi zauważył. Kiedyś mi się wydawało, że...
że tu jest... Nie wiem, jak wam to powiedzieć, że... Wydawało mi się, że tutaj będzie Jackie Daxter z jakiegoś powodu, nie wiem czy nie. Okej, pozwalamy to. Bro, nie laguj tak. Dlaczego lagujesz ty? To jest PSP, a nie emulator. Weź mnie nie strasz, gro. Dobra. Jest teraz lacerator. Dobra, my rozwalam wszystko jak kaczki w Duck Hunt. To nie był zbyt dobry pomysł. Bo nie mogę rzucić kwasu, bo no wiadomo, jesteśmy teraz odwróceni, to ten kwas spadnie. Broni to jest nasze jedyne wyjście, bo nie możemy używać klucza, kiedy... Nie, możemy, ej, spoko. Zapomniałem, że można używać klucza. Dobra, skoro już tu jestem, to od razu sobie wezmę to rzućko. Serio. Gadżet boty. Wiecie, co macie robić? Tak, można dwie pary gadżet botów zespawnować. A teraz na niego. Dobra. Okej, okay, jeden tylko się nie zajął, świetnie. Oh my god! Leave me alone! Wy głupie... To nie czkawki, tylko... No, jak one się nazywały? Strzykawki, kurde. Wait, kiedy mi się upgrade'owało zdrowie? A jakich ja rzeczek jeszcze nie wiem. Dobra, teraz tylko jego. Dziękuję. Więcej bo smutka nie miałem. Czyli już? Tak, dobrze pamiętam. Więc to jest portal, który nas przenosi. Aczkolwiek. Nie ma tak łatwo, bo patrzcie, tam jest złota śrubka. I musimy coś takiego zrobić. Nie! Spadłem. Ej, błagam, że mogę to powtórzyć. No normalnie nie. Nie wytrzymam. Nie, ale zlami. Nie. Ale zlamiłem. Musicie w każdym razie skakać po tych skrzynkach i dotrzeć do tej śrubki. Jak zlam... Nie. Wiesz, w teorii to można by nawet flyhackiem jakimś tam dojść. Po prostu zebrać tą śrubkę jak normalną, inną. To już była lama na bogatości. Dobra. Już teraz rozwodził nad tym. Dobra. Teraz ty giniesz. A teraz ty giniesz. A teraz... Idę sobie stąd. Taka wyczynka. Teraz giniesz ty. Teraz giniesz ty. Ja sobie giniesz. Więcej rzeczy do zabawy i zamordowania. Jestem porąbany. Nie interesuje mnie, że się był tak długi. To jest chyba ostatnia śrubka, na której stoimy. Wiedziałem. Także tego. No i teraz musimy uciekać. Swoją drogą, zobaczcie na rękę Ratchet, on cały czas ma animację chodzenia z kluczem.
Dobra. Więc teraz musimy uciekać przed gigantycznym krankiem. Nie możemy nic zrobić po prostu. Możemy tylko i wyłącznie uciekać. Jeżeli nie trafi nas ani razu jego atak, dostaniemy skill point i to będę się starał zrobić w tym momencie. Dobra, będę już ostrzegł, używanie analogu jest niewygodne strasznie. I ogólnie ta walka jest strasznie krótka. Szkoda, że nie da się jej pominąć. Jeżeli mam być szczery. Fajnie by było. Strasznie dużo czasu zajmuje, a... Jeżeli chodzi o speedrun. Powiedziałem przed chwilą, że jest krótka, a teraz że strasznie dużo czasu zajmuje. No, ale mówię, no, gdyby na przykład ktoś odkrył sposób na pominięcie jakkolwiek jej, to z automatu chyba miał rekord świata. Dziękuję. Dostałem skill point! Czyli mam skilla. Heck yeah. No i dostaję armor. Electroshock. Krystalix. You must wake up. There is still so much to do. I knew something was odd about that Luna girl. This is all my fault. Hey, it wasn't your fault. I'm just too stubborn sometimes. You can hear me? Yeah. You're standing right here. No. I z jakiegoś powodu teraz lecimy statkiem. Dobra. Ale to już będzie, moi drodzy, koniec tego odcinka. Medical Outpost Omega. To będzie w następnym odcinku. Hehe, Omega. Nice to have you back. Where are we? We were both double-crossed by Luna. I do not know why she did it, but I saw a video of you undergoing some tests. They were extracting something from you. That's weird. I've got a major headache, but other than that, I feel okay. Well, if we are going to get to the bottom of this, the first thing we need to do is get out of here and find Luna. That's okay, Clank. I'll handle this one. I think you got him, Ratchet. I'm just getting started. Ooh. Ale wszystko to będzie w następnym odcinku, więc nie bądźcie niecierpliwi, bo w następnym tygodniu będzie kolejny odcinek. A jutro oczywiście zapraszam was na Super Mario 64. I co, no dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa.